Witam na wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bodzia, to będzie kolejny materiał do mojego cyklu Gameplay Pokazówka i w poszukiwaniu innowacyjnych, ciekawych gier dla was znalazłem grę, która nazywa się Swapper. Twórcą tej gry jest Oli Hariola, wraz z nim tę grę współtworzyli Otto Hantula, Tom Hubert, Carlo Castellano. Wydawcą tej gry jest Facepal Games. Jeżeli miałbym opisać tę grę w jednym zdaniu, byłoby to zderzenie Portala i Dead Space'a z eksploracją a la Metroidvania. Mamy tutaj oczywiście standardowo opcje. Tak to wygląda. Tutaj możemy ustawić sobie konfigurację, ale żeby nie przedłużać tego wstępu, zacznijmy nową grę, tak? Jak oglądałem pierwszy raz ten wstępniak, to skojarzyło mi się to z projektami mojego brata, który zaczynał swoją pracę w 3D Studio Max, taki program graficzny. Właśnie tam tworzył tego typu sceny, planety, kosmos, statki, które latały. Jeżeli chodzi o historię tej gry, to ona jest dość prosta. Trafiamy na opuszczoną stację kosmiczną, gdzie badano inteligentne formy skał wykopane z niedalekiej planety. Chociaż w późniejszych etapach gry ona się rozwija i porusza ona problem ponoszenia się ludzi w kosmosie, zadając pytanie, czy miarą człowieczeństwa jest jego fizyczna skorupa. Są to w sumie tematy, które są podane przez twórców w subtelny sposób i pasujący do rozgrywki. Naszą bronią będzie coś na kształt Portal Gunna, który służy do tworzenia klonów naszej głównej postaci i dzięki niemu rozwiązujemy zagadki środowiskowe. Okej. Na początku są to proste zagadki, ale wraz z poruszaniem się do przodu stają się one trudniejsze, więc tak, to możemy normalnie sobie biec. Gra jest bardzo spokojna, ale iście interesująca. Gra światło cienia oczywiście jest. Mam nadzieję, że to będzie wszystko ładnie widoczne. Oczywiście myszką obracamy naszą postać. Mamy na sobie notarkę i stajemy tutaj w świetle. Dokładnie jeszcze nie wiem, co to robi, ale na pewno coś fajnego. To jest świetne tutaj, interakcja z otoczeniem. Włamy windę. Niby takie proste, ale bardzo fajnie przedstawione. Stylistyka trochę Limbo. Z tą stylistyką wiąże się też inna gra, którą mam już dla was przygotowaną. Też oczywiście... Będzie to gra innowacyjna. Okej. Tutaj mamy oczywiście mapkę, bo ja sobie ustawiłem pod tabem. I tutaj na razie jeszcze nie możemy przejść. Tutaj macie kładkę, którą trzeba coś postawić. I zaraz zobaczycie, co to będzie. Już w sumie o tym trochę powiedziałem. Ale zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Okej, to wchodzimy i mamy naszego... No, powiedzmy Portal Gunna. I wygląda to w taki sposób. Tworzymy naszego klona, możemy stworzyć takich klonów aż 4. Okej. Przechodzimy. I tutaj musimy postawić naszego klona, żeby przejść dalej. Fajne jest też to, że ten klon porusza się wraz z nami. Powiem wam szczerze, że w trakcie poszukiwań ciekawych gier zdałem sobie sprawę, że strasznie kręcą mnie gry indie, z czego nie wiedziałem wcześniej. Tutaj, aha, to musimy postawić. To jest właśnie fajna zagadka logiczna. Stawiamy tutaj klona, on zablokowuje się na ściance. W tym momencie skaczemy, hops. Bardzo fajne. Kolejna gra, którą dla was przygotowałem, jest naprawdę iście ciekawa.
W sumie mechanizmy są proste, ale nie zawsze będziemy w stanie łatwo przejść do kolejnego etapu. Dobra, tu musimy podskoczyć. O kurde. O, zepsułem się. Dobra, źle go ustawimy. Widzicie, to nie jest takie proste do końca. Wypadałoby najpierw stanąć tutaj, trochę wyżej, żeby mieć lepsze pole widzenia. Okej, okay, stawiamy tutaj. Jak już ustawiliśmy, możemy przejść dalej, dobra. O! Mamy tutaj jakiś moduł pamięci. Okej, okay, dobra. A, no dobra, czyli mamy tutaj mapę. Ten czerwony punkt to jesteśmy my. Zielone punkty to są drzwi, w które możemy wejść. Okej. I tutaj nie radziłbym wam spadać, bo tam się zabijemy. I tutaj na razie jeszcze nie możemy przejść. A to dlatego, że tutaj uzyskamy taką możliwość. Zaraz zobaczycie. To jest też bardzo ciekawe. Okej, i tutaj wchodzimy. I mamy dodatkową umiejętność. Tworzymy klona i możemy zamienić się w niego. Bardzo ciekawe. A i tutaj skończyłem swój, tak powiem, pierwszy raz z tą grą. Więc dalej będzie wszystko dla mnie nowe. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Aha, czyli klon nie może być stworzony w niebieskiej poświacie. Aha. Zróbmy to tak. Tak. Teraz zróbmy tak. Okej. Okay. Teraz coś zmienić tego. Zajebiście, super, świetne. Tu polecam tą grę. Oczywiście wszystkie linki potrzebne do zakupu tej gry są jak zawsze w opisie. Jak przy każdym innym filmiku z tego cyklu. Czerwone światło blokuje promień. Dobra, czyli tak, musimy zrobić tak. Dobrze. Tak. I zmieniamy się. Super. Bardzo proste. Kolejny moduł pamięci. Jeszcze nie mamy tych orbów. Nie wiem dokładnie, co one będą nam dawały. Ale tutaj mamy właśnie 0. Także będzie ciekawie. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj. Mamy tutaj konsolę. Ciekawe, jaki to ma zasięg. Taki, no okej. No, całkiem spory. Tak, tak. Na pewno. Okej. Dobra. Mamy kolejną windę? Dokładnie tak. Oczywiście teraz tutaj musimy patrzeć na to, żeby nasz klon nie spadł z wąskiej krawędzi. Jeszcze że później dochodzi z tego, co czytałem, moty zmiany grawitacji i koordynacji kilku postaci, na przykład trzech na podłodze z dwiema na suficie. Wtedy jest dobra akcja podobno. Może do tego dojdziemy jeszcze. Nie wiem, posłuchajcie, co tu możemy zrobić? Dobra, musimy pójść tutaj. Możemy zmienić nasza mapka. To mamy jakieś dwa punkty, konsola. 0 na 1 i jakaś maszyna. Dobra, czyli tutaj jakieś orby dostaniemy, tak? Nie mam tych orbów, czyli muszę go zdobyć. Domyślam się, że tutaj gdzieś będzie dalej. Aha, czyli te orby nam służyły po to, żeby przechodzić do następnych etapów. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Moduł pamięci, sprawdźmy. Okej, okay, dobra. Jak to nie mogę? O, mamy pierwszy orb. Tu mamy tą czerwoną poświatę. Mogę tutaj... Aha, czyli nie mogę... Aha, zapomniałem. Czyli czerwona poświata sprawia to, że nie możemy... Aha, czyli musimy zrobić tak. Dobra. Tak. Tak. No kurde,
teraz ich tutaj zniwelować, czyli muszę w nich wejść, tak? Okej, dobra. Czyli zrobimy tak. Stawiamy tutaj klona. On aktywuje nam, wyłącza nam tą czerwoną poświatę. Tutaj się zamieniamy. Zmieniamy tutaj cyk. Bierzemy to. Wow. I mamy jeden orb. Mamy jednego orba, w sumie się chyba mówi. Ale dobra. Tak to jest, jak się nagrywa. Dobra. I aktywujemy. Jakiś teleport? Wow. Dobra. Przenosiliśmy się. O, i się wyłączył. Dobra, co mówi nasza mapka? Mapka mówi, że musimy pójść tam. Ale jak pójdę tutaj, to coś się stanie. Ops. Dobra, bierzemy go tutaj. Wsysamy go. Coś tutaj mamy? Nie. Kurde, myślałem, że jakaś nańska będzie. Za eksplorację. Być może będzie w późniejszych etapach. Witam na stacji. Przechodzimy przez takie śmieszne drzwi. Hello? Is that you I'm looking for? Wow, ale czat. Dobra, jesteśmy tutaj. Dobrze, i co my tutaj mamy? Kolejny portal. Sugestywnie pokazany. Już tu widzę czerwoną poświatę. Czyli będzie trzeba coś pokombinować. Tutaj się włączają, tak? Nie? Kolejne. Stoimy w świetle. Dobra, co my tu mamy? Możemy wezwać windę? Czy jak to działa? Czy tak jak spadniemy tam, to coś się stanie? Tak. Stanie się coś, też zginiemy. Czyli to nie jest dobry pomysł. Tam możemy przejść. Tam nasz klon zginął, więc... Nie ma znaczenia. Co nie mogą tu przeskoczyć. Nie musiałem nawet go tworzyć. Czekamy na windę. Strasznie długo jechała, więc... Myślałem, że coś jest nie halo. Ale wszystko jest okej. Dobra, ciśniemy. I nie musimy w sumie tego klawisza trzymać, bo myślałem na początku, że musimy trzymać klawisz E cały czas, jak idziemy. Ale po prostu wystarczy, że na początku naciśniemy i jest okej. Okej. Dobra, przechodzimy dalej. Strasznie wciągająca gra, mimo takiej prostoty. Mogę tutaj brać... To? Dobra, ale mogę to też z tej strony pchnąć? Oczywiście, że mogę. Tak jest fajniej. Dobra, i możemy dzięki temu tutaj wejść. Super. Na razie takie podstawowe rzeczy. Co się dzieje? Chyba muszę uciekać. Nie podoba mi się to. Dobra, mapka fabka mówi, że mogę pójść tutaj i tutaj pewnie potrzebuję... A. Dobra. Ten orb będzie, jestem tutaj, tak? Tam jeszcze mogę pójść w lewo. Ale zobaczmy, co jest tutaj. Jestem strasznie ciekaw. Co my tu mamy? Możemy to pchnąć. Zobaczmy, co mi daje to. Otworzyło mi się to. Nie mogę tutaj się zamieniać, okej. Okay. Czyli dobra, weźmy to i spróbujmy złapać to i przesunąć. A to już będzie taka trudniejsza zagadka, widzę. Ale nie, najpierw muszę jakoś zniwelować ten promień. Aha, dobra, już wiem chyba. Okej, to zróbmy tak. Najpierw stawiamy tutaj na prawo. Wtedy się otworzy i będziemy mogli stworzyć klona tutaj. Ops. Który zginie. Zróbmy to tak. Staniemy tutaj. Okej. Okay. Teraz chcę się obrócić, żeby to złapać. On wtedy pójdzie tam. Okej, okay, będzie zamknięty, nie będzie mógł spaść. Teraz zrobię tak, otworzę się tutaj. Cyk. Przejdę, wezmę orba. I elegancko, możemy przejść dalej. Wow, służyłem dwóch. Nie wiem po co. Dobra, idziemy dalej.
Możemy tutaj już przejść, ale ja chciałbym jeszcze sprawdzić, co możemy tutaj znaleźć. Jakaś żółta poświata, tego jeszcze nie było. Mamy kolejny... Aha, niebieska poświata sprawia, że nie możemy przejść. Dobra, zróbmy tak. Dobra, zmieniłem się. O, mamy już teraz dwa, trzy. Dobra, kolejny moduł pamięci. Czwarty, tak na razie wszystkie znaleźliśmy. To jest całkiem spoko. Czyli to była jakaś znajdźka po prostu. Ale jeszcze możemy oczywiście zamiast tego wejść tutaj. I sprawdzimy, co jest tutaj. Wow. Dobra. Okej. Czyli tutaj nic nie ma zbytnio. Poza paroma informacjami. Czyli aktywujemy kolejny portal. I widzicie, szybka akcja. Logicznie, fajnie. W dobrym smaku, dobrym guście, dobrym stylu. Co tu się otworzyło? To po lewej? A nie, tam byliśmy. Tutaj mogę chyba przejść. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Gra jest strasznie taka chillowa. Jestem tutaj. Dobra, spadnijmy tutaj. Nie, chyba nie. Dobra, spróbuję to zrobić. Cyk. Dobra, co my tu mamy? Absolutely nothing. Dobra, spróbuję to jakoś... Nie. Co ja tutaj muszę zrobić? Zbytnio nie widzę. Aha, dobra. Tylko... jak spadł. Jak szmaciana lalka. Tu mamy kolejny... Dobra, muszę... Może się scalimy zaraz, bo nie wiem, którym jestem. Piąta notatka. Czyli ile mamy zapasów? Muszę się udać... Wow. Dobra. Co to jest? Konsola. Aha, potrzebuję 3 na 6. Czyli i tak sobie musiałbym te wszystkie zebrać, domyślam się. Dobra, pójdę może najpierw... Na górę mogę się dostać? Chyba tak. Chyba nie, albo i nie. A, czyli to światło po prostu... Aha, teraz wiem, co to światło daje. To światło sprawia, że nasze klony znikają. Na górę się jeszcze nie mogę dostać, czyli muszę się udać na lewo. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tu mamy jakieś... Jakiś wir mamy. Dobra, wchodzimy. Już trochę się stylistyka zmieniła. Dokładnie tak, jest jakaś roślinność. Muzyczka trochę taka chillowa się włączyła. Dobra. Co my tutaj mamy? Do świata. Musimy na górę dojść, tak? Wow! Oh fuck! A już kurwa, o co chodzi, no dobra. Czyli super. Tego nie wiedziałem, tego się nie spodziewałem. Ale super zaskoczenie. Dobra, ale spróbujmy najpierw tutaj pójść. Kurde, jest tyle dróg, gdzie mogę pójść. Strasznie ciekawe. Mam jakąś zębatkę. Dobra. Czerwone światło sprawia, że nie mogę tam się zamienić w tego. Aha, czyli muszę tutaj, dobra. Kuma. O, shit! Nie udało się, dobra. Ale super, super, super! Świetne. O kurde, nie trafiłem. O, to będzie ciężkie. Może zróbmy... dwóch. O kurde, znowu nie trafiłem. Okej, dobra, to tutaj widzicie, jak to wygląda. Nie będę tam próbował przechodzić, spróbuję z tym.
żeby to nie zajmowało godzinę. Okej, udało się. To było prostsze. Dobra, co my tu mamy? To się kamień wysuwa. Ojojoj, muszę chyba tutaj znowu manipulować nieźle. Dobra, ty tutaj idziesz. Aha, nie, nie możesz tutaj być. Znikasz. Więc tak, zrobimy... Dobra, to nie wyszło. Nie, to jest ciężkie strasznie, ale fajne. Dobra, damy go tutaj. Ops! Ajajaj, kurde! Muszę to przejść. Dobra, dajemy tak. Tutaj. Ajajaj, chyba... lipa będzie. Dobra, muszę się wrócić. Dobra, więc tak wygląda. Dobra, czekamy, czekamy, to jest fajne. Dobra. Jest okej. To śmieszne jest. Dobra, ten spadnie. To jest fajne, że on tak wstrzymuje trochę czas. Oczywiście można pewnie było jakoś inaczej to zrobić, ale to jest mój sposób i mi się wydaje, że całkiem ciekawy. Dawaj, dawaj tutaj. Ops. Ach, udało się, dobra, super. Ile potrzebuję jeszcze? Jeszcze dwóch. Dobra, super. Udało mi się to przejść. Dobra, słuchajcie, pokazałem wam, myślę, całkiem sporo tej gry. Myślę, że wam się spodobała. Mnie się podobała bardzo. Myślę, że jeszcze nią zagram. Po nagraniu oczywiście. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Komentował, grał i dla was. Oczywiście Bodzio. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.